Witaj. Dzisiaj pokażę Ci, jak możesz połączyć sterownik Minisol z urządzeniem mobilnym, aby przy pomocy aplikacji mobilnej Minisol zarządzać pracą instalacji solarnej. Sterownik Minisol można połączyć z urządzeniem mobilnym na trzy sposoby: połączenie bezpośrednie, połączenie lokalne Wi-Fi oraz połączenie zdalne przez internet. Pamiętaj, do prawidłowej pracy instalacji solarnej nie jest wymagane połączenie z urządzeniem mobilnym. Rozpocznij od pobrania darmowej aplikacji Minisol ze sklepu Play lub App Store odpowiednio do systemu operacyjnego, jaki jest zainstalowany na Twoim urządzeniu mobilnym. W moim przypadku jest to iOS, więc aplikację pobieram z App Store. Teraz włóż sterownik Minisol do gniazda elektrycznego. Od tego momentu przez 5 minut jest możliwe połączenie ze sterownikiem Minisol, co sygnalizuje trzykrotne pulsowanie zielonej diody na sterowniku. Przejdź do ustawień Wi-Fi na Twoim urządzeniu mobilnym. Jeśli na liście dostępnych urządzeń Wi-Fi nie wyświetla się nazwa sterownika Minisol, wyłącz i włącz Wi-Fi w Twoim urządzeniu mobilnym. Następnie wybierz sieć Wi-Fi o nazwie Minisol. Teraz wpisz hasło do sieci Wi-Fi sterownika Minisol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a następnie przyłącz się do niej. Jeśli korzystasz z systemu Android, otrzymasz powiadomienie o tym, że sterownik Minisol nie posiada dostępu do internetu. Potwierdź, że nadal chcesz się z nim połączyć pomimo braku dostępu do internetu. W tym momencie jesteś już połączony z siecią sterownika Minisol. Następnie włącz zainstalowaną aplikację Minisol. Wyraź zgodę na znajdowanie urządzeń w sieci lokalnej przez aplikację Minisol. Kliknij w zielony pasek Spróbuj ponownie. Teraz widzisz listę z dostępnymi urządzeniami, na której pojawił się Twój sterownik Minisol. Kliknij w jego nazwę, aby go wybrać. W tym momencie jesteś połączony ze sterownikiem bezpośrednio. Jednak bez konfiguracji typu połączenia sterownik Minisol nie będzie widoczny na liście urządzeń przy próbie ponownego połączenia, jeżeli upłynął czas dłuższy niż 5 minut od włożenia sterownika do gniazda elektrycznego. W celu dokończenia konfiguracji przejdź do ustawień w prawym dolnym rogu, klikając w koło zębate. Następnie kliknij Wybór typu połączenia. W pierwszej kolejności omówię i pokażę Ci, jak możesz skonfigurować połączenie bezpośrednie. Ta opcja daje Ci możliwość połączenia ze sterownikiem, jeśli będziesz w zasięgu jego sieci Wi-Fi. Połączenie się ze sterownikiem Minisol możliwe będzie przez ponowny wybór jego sieci. Aby skonfigurować połączenie bezpośrednie, kliknij w zielony pasek Połączenie bezpośrednie Wi-Fi. Aplikacja informuje Cię, że ustawiłeś sterownik Minisol w tryb połączenia bezpośredniego Wi-Fi. Potwierdź klikając OK. Potwierdzenie musi być wykonane przed upływem 5 minut od momentu włożenia sterownika do gniazda elektrycznego. Przejdź do ustawień Wi-Fi w Twoim urządzeniu i ponownie połącz się z siecią Wi-Fi Minisol. Następnie wróć do aplikacji. Na liście dostępnych urządzeń wybierz swój sterownik Minisol poprzez kliknięcie w jego nazwę. Teraz w Twoim sterowniku Minisol zostało skonfigurowane połączenie bezpośrednie z aplikacją. Sterownik Minisol każdorazowo będzie możliwy do wybrania z listy dostępnych urządzeń. Informacja o połączeniu bezpośrednim widnieje w prawym górnym rogu na ciemnym tle. Jeżeli nie wybrałeś połączenia bezpośredniego, możesz ustawić połączenie lokalne Wi-Fi. W tym trybie możesz połączyć się ze sterownikiem, jeśli urządzenie mobilne będzie połączone z siecią Wi-Fi, do której przyłączysz sterownik Minisol podczas jego konfiguracji. Sterownik Minisol będzie widoczny na liście dostępnych urządzeń i każdorazowo będziesz mógł się z nim połączyć, będąc w zasięgu sieci lokalnej.
Aby ustanowić połączenie lokalne Wi-Fi, kliknij w zielony pasek Połączenie lokalne Wi-Fi. Teraz podaj nazwę i hasło sieci Wi-Fi, do której chcesz podłączyć sterownik Minisol. Wybierz Zatwierdź. Zatwierdzenie musi być wykonane przed upływem 5 minut od momentu włożenia sterownika do gniazda elektrycznego. Aplikacja informuje Cię, że połączyłeś sterownik Minisol z siecią lokalną Wi-Fi. Kliknij OK. Teraz przejdź do ustawień Wi-Fi w Twoim urządzeniu mobilnym, a następnie sprawdź i wybierz sieć Wi-Fi, z którą połączyłeś sterownik Minisol. Wróć do aplikacji. Na liście dostępnych urządzeń kliknij w swój sterownik Minisol. Teraz Twój sterownik Minisol został połączony do sieci lokalnej. Informacja ta widnieje w prawym górnym rogu na ciemnym tle. Jeżeli wcześniej skonfigurowałeś połączenie bezpośrednie, aby ustanowić połączenie lokalne, musisz wyciągnąć i ponownie włożyć sterownik Minisol do gniazda elektrycznego. Następnie połączyć się z siecią Wi-Fi sterownika Minisol i w ciągu 5 minut od włożenia sterownika do gniazda elektrycznego ustanowić połączenie lokalne Wi-Fi zgodnie z omówioną wcześniej procedurą. Ostatnim typem połączenia jest połączenie zdalne przez internet, które najbardziej Ci polecam. W tym typie dostajesz możliwość połączenia się ze sterownikiem przez dane komórkowe lub Wi-Fi, jeśli masz połączenie z internetem. Aby ustanowić połączenie zdalne przez internet, pierwsze musisz ustanowić połączenie lokalne Wi-Fi, co już wykonałem. Następnie należy zalogować się do aplikacji lub założyć konto, jeśli jeszcze go nie posiadasz. W tym celu wróć do listy dostępnych urządzeń. Wybierz ustawienia aplikacji. Na samym dole znajdziesz napis Zaloguj się. Kliknij w niego. Teraz wpisz swój e-mail oraz hasło i kliknij Zaloguj się lub Załóż konto. Po poprawnym zalogowaniu się zobaczysz swój sterownik Minisol na liście dostępnych urządzeń. Kliknij w jego nazwę. Następnie wybierz ustawienia, klikając w koło zębate w prawym dolnym rogu. Kolejno kliknij Wybór typu połączenia. Teraz zaznacz opcję Zgadzam się na wysyłanie danych z urządzenia na serwer zdalny. Po wyrażeniu zgody kliknij w zielony pasek Połączenie zdalne przez internet. Aplikacja informuje Cię, że ustanowiłeś połączenie zdalne przez internet. Kliknij OK. Następnie wybierz swój sterownik poprzez kliknięcie w jego nazwę. Twój sterownik Minisol został połączony zdalnie przez internet, o czym informuje Cię wyświetlony tekst Połączenie internetowe w prawym górnym rogu na ciemnym tle. Przedstawiłem Ci wszystkie możliwe typy połączenia sterownika Minisol. Wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada i ciesz się bezobsługową pracą instalacji solarnej. Zachęcam Cię do obejrzenia wszystkich filmów związanych ze sterownikiem Minisol. Do zobaczenia wkrótce.